Dzień dobry, nazywam się Natalia Zaleśkiewicz. Dzisiaj razem z Kamienicą Inicjatyw przygotowaliśmy dla Państwa warsztat zrobienia strojków adwentowych. Właśnie zaczął się adwent, więc taki strojek na pewno nam fajnie posłuży jako zarówno dekoracja, jak i przypomnienie o tym czasie oczekiwania. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawy, w których znajduje się drewniany krążek, świece, a także kilka różnych ozdób, żeby ten strojek udekorować. Ale zachęcam też Państwa do tego, żeby wykorzystać to, co mamy w domu, albo żeby przejść się na spacer do lasu i może pozbierać też jeszcze więcej szyszek, albo jeszcze więcej gałązek i to wszystko właśnie złączyć. Chciałabym też, żeby Państwo na początku oczyścili sobie ten drewniany krążek, ponieważ może się na nim znajdować trochę ziemi. No i zaczynamy, zabieramy się do pracy. To zaczynamy nasz warsztat. Tak na początku proszę sobie przyłożyć po prostu te wszystkie rzeczy tak, jakbyśmy chcieli, żeby były ułożone. Możemy sobie zobaczyć kilka kombinacji, jeszcze nic nie kleimy. Po prostu na razie zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Ja na przykład spróbuję sobie troszeczkę tutaj dać świeczek, tu trochę mchu. Może po tej stronie też trochę mchu. Trochę go rozłożyć tutaj. To drewno może być widoczne, ono jest ładne, więc czemu by go nie pokazać? I na przykład tutaj troszeczkę tych gałązek. No, już widzę, że to ustawienie mi się nie podoba, więc ja spróbuję zrobić troszeczkę inaczej. Dlatego warto od razu nie kleić. Ja będę chciała, żeby moje świeczki były na środku. A mych sobie przeniosę na jedną stronę tylko. Możemy też wykorzystać to, co mamy w domu. Ja miałam kawałek wstążki, więc zrobiłam kokardki. Możemy też je gdzieś przykleić. Możemy sprawdzić, gdzie by nam ładnie pasowały, gdzie może jeszcze mamy czegoś za mało. Jeżeli już mamy ułożoną naszą kompozycję, mi ta pasuje, to możemy wszystko przykleić. Dostali też Państwo klej, więc jak najbardziej można to wszystko teraz przykleić, żeby wszystko się trzymało. Polecam też na dole pod to drewno przykleić jakąś kartkę, jeżeli chcemy, żeby nie zabrudziło nam stołu. I tak naprawdę z mojej strony to wszystko. Jak Państwu obiecałam w SMS-ie, był to warsztat, w którym nie potrzeba żadnych zdolności artystycznych. Wystarczy posługiwanie się klejem. I to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję, że te strojki będą Państwu służyły i będą pięknie wyglądały na Waszych stołach i w Waszych domach.